Niemcy atakują! Schron bojowy Sowiniec to najbardziej wysunięty na południe obiekt fortyfikacji stałych obszarów warownego Śląska. Wchodzi w skład odcinka Mikołów i punktu oporu Wyry. Budowę obiektu rozpoczęto w sierpniu 1939 roku. W dniu wybuchu II wojny światowej schron nie był jeszcze gotowy do walki, ponieważ stał w szalunku, który ściągnięto dopiero w listopadzie 1939. Wyposażony był jednak we wszystkie elementy stalowe, takie jak drzwi pancerne, drzwi gazoszczelne pomiędzy izbami oraz wszystkie elementy, które w trakcie budowy osadzono na stałe w betonie. Schron jest obiektem gazoszczelnym. Wyposażono go w instalację filtrowentylacyjną, zabezpieczającą załogę przed atakiem gazowym. Ponadto schron posiada dwie wyrzutnie ładunków oświetlających, zrzutnię granatów, dwie strzelnice dla ciężkich karabinów maszynowych oraz trzy strzelnice dla broni ręcznej umieszczone m.in. w drzwiach wejściowych oraz ewakuacyjnych. Śluza gazoszczelna. Izba bojowa KM1. Magazyn amunicji. Wnęka dowódcy. Izba załogi. Schron Sowiniec. Typ ostrzałoodporności C. Grubość stropu 145 cm. Grubość ściany czołowej 150 cm. Grubość ściany bocznej 115 cm. A grubość ściany tylnej, która znajduje się pod tą ziemią, 90 cm. Pierwsze obiekty obszaru warownego Śląsk powstały w 1933 roku, kiedy to w Niemczech do władzy doszedł Adolf Hitler i hitlerowskie Niemcy stały się realnym zagrożeniem dla Polski. Pozycja o długości 40 km przebiegała od miejscowości Niezdara na północy przez Bobrowniki, Dąbrówkę Wielką, Łagiewniki, Nowy Bytom i Halębę do miejscowości Kochłowice na południu. W 1939 roku OWŚ rozbudowano o skrzydło północne w rejonie Tompkowic i południowe w rejonie Mikołowa. Tak powstał prawie 60-kilometrowy ciągły pas umocnień stałych. Fortyfikacje OWŚ obsadzone były przez żołnierzy Grupy Fortecznej Obszaru Warownego Śląska. Niemcy! Niemcy! Dawaj! Bronić się! Cofamy się! Jeśli o nich zapomnę, to Ty Boże na niebie zapomnij o mnie. Taka sentencja Adama Mickiewicza widnieje na cmentarzu 73. Pułku Piechoty Katowice znajdującego się w Wyrach. Żołnierze ci walczyli w tak zwanej Bitwie Wyrskiej, krótki epizod II wojny światowej, trwający od 1 do 3 września 1939 roku. Bitwę tą Polacy wygrali, kontratakując, odpychając Niemców oraz zajmując pozycje obronne. Niemcy ponowili ataki dwa razy i nie udało im się. Polacy jednak musieli się wycofać, gdyż groziło im okrążenie i zniszczenie sił tutaj.